Ja się jakoś wysuwam naprzód zawsze. No tak masz. Tak, to jest chyba podświadome. To po mamie. Co ty? Mama nie miała przywódczych żadnych ambicji. No, nie powiedziałbym. Zawsze no. Coś miałeś do mamy. Ale my się już nagrywamy, wiesz? No wiem, dlatego nie brnę w ten temat. No to bardzo dobrze, że nie brniesz. Tomato właśnie rozpoczynamy, kolejne. Które to jest tomato, bo ty liczysz? Nie wiem. Chyba... Bo ja z Labusa zawsze Zygmunt liczył. Tak. Wiem, mam to w komputerze, bo robię miniaturki. Nie, wydaje mi się, że 15. Ale nie dam głowy. Nie, mi się wydaje, że już jakiś... W każdym razie zaraz policzymy. I dzisiaj będziemy rozmawiali o perłach. O perłach z Lamusa i w ogóle o tym, czym jest Lamus i co się znajduje dzisiaj w Lamusie i czy w Lamusie są tylko stare rzeczy i czy są w ogóle jacyś ludzie tacy, jak my byliśmy kiedyś z Zygmuntem, którzy wyciągają te perły z Lamusa i czy w ogóle widzowie są zainteresowani Lamusem, czyli tym, co trafia do Lamusa, przy czym do Lamusa trafiają rzeczy nowe. To znaczy, od nowości są w Lamusie. Ja bym zapytał jeszcze, czy w ogóle te rzeczy będą miały szansę na to, żeby ktoś po nie sięgnął. Tak. Bo mamy w tej chwili rozpoczynającą się dopiero erę absolutnego przesytu. Moim zdaniem ta era już trwa od jakiegoś czasu. Ja o tym mówię w każdym razie od dawna. Ale tego będzie coraz więcej. I ten przesyt jest na wszystkich poziomach i dotyczy każdej dziedziny. Tak, dotyczy każdej dziedziny, również dotyczy tego, co dobre. I tego, co dobre, mamy już teraz tak dużo, że nawet nie mamy czasu, żeby to konsumować i po to sięgać, to co dopiero cofać się i zaglądać do archiwów i szukać w Lamusie tych pereł. Tylko, że ja się zupełnie nie zgadzam, jeśli mamy się koncentrować na filmie, to absolutnie bym nie powiedział, że teraz mamy bardzo dużo pereł. Ja mam wrażenie, że spośród tej nowej produkcji filmów czy seriali, ale przede wszystkim myślę o filmach tych, które trafiają do kin, wyjątkowo mało pereł jest. No są dobrze. Rzeczy, jest bardzo dużo rzeczy przeciętnych, jest sporo rzeczy złych, jest niedużo rzeczy dobrych i takich bardzo dobrych, natomiast pereł, czyli wybitnych, czyli genialnych, czyli olśniewających, to są wyjątki. Zdarzają się bardzo rzadko. Zawsze zresztą perły nie były częste, ale teraz są rzadsze. Czy ty na pewno czy ty jesteś 100% pewien, że ty wiesz o wszystkim? Nie, no jestem 100% pewien, że nie wiem. Właśnie. Że mnóstwo filmów powstaje, których w ogóle nie jestem w stanie obejrzeć. Właśnie. I czasami myślę, że bardzo często jest tak, że takie naprawdę dobre rzeczy, one po prostu nie mają takiego wsparcia i takiego kopa, żeby się wyłonić na powierzchnię. No, nawet jest jeszcze gorzej, mianowicie myśmy już odwykli od tego, że do Polski nie przychodzą ciekawe filmy, które produkowane są na świecie, a tak było w PRL-u, gdzie z tej strefy dolarowej, dewizowej wybieranych było tylko 30 filmów rocznie, chyba coś takiego, bo na tyle starczało dewiz, czyli tych pieniędzy niewymienialnych w banku, ale polskim banku, no tak. Ale wymienialnych na całym świecie. Ale były konfrontacje. No były konfrontacje dla nielicznych. No dla każdego, kto chciał pójść, o ile się dostał. No właśnie o tym mówię, no mało było tych biletów. Zresztą wcale nie było tak w wielu miastach, bo to potem próbowano rozszerzyć konfrontacje na sporo miast, natomiast wtedy, kiedy zostały wymyślone, no to one były w Warszawie po prostu. Ale powiedzmy w ogóle, czym były konfrontacje, bo myślę, że część słuchaczy i widzów nawet nie wie, była taka prezentacja najlepszych filmów nagrodzonych na najważniejszych festiwalach świata. Zimą to było, jakoś tak chyba... Chyba wiosną mi się wydaje, ale taką, wiesz, koniec jakoś luty, marzec, coś takiego. No to dla mnie zima. Jeszcze. Ale głowy nie dam. Ja też głowy nie dam. Wiem, że na pewno było chłodno wtedy. Chłodno było, bo się człowiek męczył z tymi ubraniami ciepłymi i wtedy można było, jeśli się dostało nie tyle bilet, co karnet, bo kupowało się karnet i ten karnet dotyczył wszystkich pokazów, czyli tam, nie wiem, 10 czy 2 tygodnie to trwało, czy 10 dni? Chyba
koło tygodnia albo 10 dni, coś takiego. No właśnie. Filmów było naprawdę dużo prezentowanych. Znaczy nie, jeden dziennie, więc jeśli było 10 dni... To... No ja wchodziłem w Szczecinie na konfrontację. To było tak, że myśmy się musieli przemieszczać bardzo szybko między jednym kinem a drugim, bo jedno coś leciało w Trendzie, a coś innego leciało w Kosmosie. No tak, tak, bo było po kilka seansów. Ale to były różne filmy. Nie. Znaczy było tyle filmów, ile dni. Bo to było tak wymyślone, jak na festiwalu. Może powtarzały się te filmy w takim oczywiście, razie. Oczywiście. Nie tak jest wymyślone jak na festiwalu, gdzie dziennie jest powiedzmy 15 filmów wyświetlonych i ty musisz sobie wybrać 3 czy 4, które jesteś w stanie zobaczyć. Na konfrontacjach było tak, że jak kupowałeś karnet, to mogłeś wszystkie zobaczyć. A czy ty wiesz, że ja przez konfrontację wszedłem w konflikt z prawem? Nie, ale wcale mnie to nie dziwi. Było tak, że w Szczecinie były się konfrontacje. My bardzo, ja i moi przyjaciele z liceum, chcieliśmy chodzić na te filmy, natomiast niestety nie zdążyliśmy i nie dostaliśmy karnetów. Mieliśmy tylko jeden karnet, a było na ten karnet chyba 3 czy 4 osoby chętne. Ale to już był ten moment, kiedy zaczęły się prywatne firmy i moja mama zaczęła pracować w firmie takiej polonijnej, powiedzmy, tak to się nazywało, gdzie było absolutnie cudowne urządzenie. Kopiarka. Tak, kserokopiarka. I ja przeniosłem ten karnet, jeden jedyny, który mieliśmy do mojej mamy do pracy. Moja mama skserowała ten karnet w kilku mama kopiach. Skierowa? Tak, skserowała. Ja nie potrafiłem obsługiwać kserokopiarki wtedy. Ale wciągnąłeś w ten proceder mamy. Tak. To była czarno-biała oczywiście kopia. No szczęśliwie te karnety były czarno-białe. One naprawdę nie były jakieś takie wyszukane. One były na bardzo jakichś prymitywnych maszynach drukarskich drukowane, bo też pamiętam, że ten druk się rozmazywał. Kłopot polegał na tym, że on to był trochę sztywniejszy, więc trzeba było podkleić. To był kartonik. I to, co było najtrudniejsze w tym wszystkim, to, że tam był stempel. I ten stempel był kolorowy, zielony, do dzisiaj pamiętam. I jakoś tak to zrobiliśmy, że ja ten stempel pokolorowałem flamastrem i na te karnety fałszywe chodziliśmy wszyscy. Oczywiście nie mieliśmy miejsca, bo nie było szansy, żeby usiąść, więc staliśmy najczęściej w kinie, jak oglądaliśmy, ale dzięki temu zobaczyłem na przykład film Frantic Polańskiego. No właśnie, bardzo dobry film. Bardzo jeden z moich ulubionych filmów. No więc wtedy były te konfrontacje jako właściwie jedyna okazja, żeby zobaczyć 10 czy kilkanaście tych najważniejszych, w każdym razie najbardziej nagradzanych filmów na świecie, z których część potem wchodziła na ekrany, mniejsza część, ale wiele filmów było takich, że już poza konfrontacjami były nie do osiągnięcia w Polsce. One się potem po jakimś czasie pojawiały, ale to już nie. Dużo czasu były minęło. Takie ze względów także cenzury nie wchodziły, bo przez to, że konfrontacje były kierowane do ograniczonego grona ludzi, bo tak jak powiedzieliśmy, było niezbyt wiele miejsc. Najszybszych. To, no tak, ale to wtedy cenzura pozwalała na zobaczenie takich, bo uważała, że szkodliwość jest niewielka, tak. Metoda wentyla, czyli żeby zostawić coś dla tych ludzi niezadowolonych i mających poczucie uciśnienia i ograniczenia kulturowego, no to zostawał taki wentyl, żeby sobie to obejrzeli, ale to nie znaczy, że ten film był dopuszczony dla wszystkich. Znaczy ja też trochę inaczej na to pewnie patrzę, dlatego że jak ja zacząłem chodzić na konfrontację, to był to chyba 88 albo 89 rok. Końcówka, to już była końcówka PRL-u. I za chwilę nastąpił wysyp absolutnych, no po prostu rzeczy, które wtedy dla mnie były czymś zachwycającym. A wiesz co to było? Kasety VHS. Kasety VHS, wypożyczalnie kaset VHS. A wcześniej jeszcze takie wymienialnie, czy jakby wymienianie to kaset na bazarach. Tak, no. Tak. To było tak trochę spod lady, nieoficjalnie to, ale... To było z kocyka, nie spod lady. Ale ja pamiętam, że spod lady na Wolumenie z ojcem wielokrotnie bywałem, gdzie te kasety żeśmy wymieniali, ale gdy już zaczęły się wypożyczalnie wideo, to w tych wypożyczaniach były pozornie legalne rzeczy, które miały etykiety i można było zobaczyć
plakat tego filmu i pamiętam, że właśnie wtedy część filmów, które były na konfrontacjach, bardzo szybko były w wypożyczalniach wideo. Tak, a jeszcze były przegrywalnie, pamiętasz? Oczywiście, że można było sobie przegryć płytę na przykład. To jest niewiarygodne. Szło się do digitalu. Digital mieścił się, teraz tam jest chyba Śródmiejski Dom Kultury przy Smolnej. W Warszawie. W Warszawie jak najbardziej. Była to bardzo duża hala. Przy moście Poniatowskiego naprzeciwko Muzeum Narodowego. Byłem tam wielokrotnie, kopiowałem, dlatego mogę dokładnie powiedzieć, chociaż dzisiaj się to wydaje niewiarygodne. Pan siedział w takim okienku, jakby tak w takiej, powiedzmy, no, jak na poczcie trochę. Miał spis płyt CD. Tam było absolutnie, no, na tamte czasy przynajmniej nam się wydawało, wszystko. To nowości przede wszystkim były. Tak. Zapisy, każdy mógł sobie wziąć tyle płyt, ile chciał. Płaciło się za czas. Czyli w ciągu godziny, na przykład godzinę się wykupywało tego sprzętu, mogłeś mieć nawet 50 CD, no ale przegrywało się w czasie rzeczywistym, bo przegrywało się z CD na kasetę magnetofonową. Nie dawało się na przyspieszonych, bo przegrywarki są też takie, że można... Z płyty CD na kasetę magnetofonową, to nie słyszałem. Aha, na kasetę. Tak. No nie, absolutnie. W związku z czym tutaj nikt nic nie tracił, miałeś godzinę za godzinę płaciłeś i mogłeś sobie przegrywać te piosenki, albo nawet i po pół piosenki, jakbyś, wiesz, bardzo by ci zależało. Pamiętam, że ja tam chodziłem, to było naprawdę przystępne, co... A myślę, filmy też można było kopiować na kasety VHS? No wiesz, ale to jeżeli wziąłeś film z wypożyczalni, no to nic nie stało na przeszkodzie, jeżeli byłeś tak zamożnym człowiekiem, że posiadałeś dwa magnetowidy, mogłeś skopiować, nie? No wiesz, można było kupić używany jakiś magnetowid za małe wtedy pieniądze. Wtedy jeszcze nie było używany, ale były wszystkie nowe. No więc w każdym razie po 1989 roku ta dostępność filmów z całego świata zrobiła się ogromna, tak, właśnie za sprawą rynku kaset VHS i nagle ruszyła lawina filmów. Tak. Już, wiesz, i te konfrontacje i wszystko inne przestało mieć takie znaczenie, ponieważ bez łachy, że tak powiem, można było zobaczyć nowe filmy ze świata, które były przywożone zwyczajnie przez takich ludzi, co jeździli przez granicę i przywozili w walizkach. No. To prawda, tylko to, co tutaj trzeba zaznaczyć, to że jednak ten repertuar był stosunkowo ograniczony i przede wszystkim no, były to filmy komercyjne i superprodukcje z tamtych czasów, czyli na pewno mogłeś zobaczyć wszystkie części Rambo, mogłeś zobaczyć właśnie Sylwestra Stallone, Schwarzeneggera, tutaj nie było wątpliwości. No ale też mogłeś zobaczyć filmy, które wcześniej były zatrzymane przez cenzurę. To prawda. Bo one miały też to oznaczenie hitu. Tak. Hitu nie z powodu komercyjności, tylko z powodu niedostępności wcześniej. Ale też takie filmy jak Emmanuel na przykład, tak. Imperium Zmysłów, Joy, to były filmy, które wtedy tak, były gorące. Gorące od seksu, ociekające seksem. Gorące, dawar nie sposób było tego upolować w wypożyczalni, ponieważ krążyło od człowieka do człowieka. Ja pamiętam tam, wspominam ten czas jako coś cudownego, dlatego że ten sezam się otworzył i nagle spełniło się moje marzenie z dzieciństwa, bo pamiętam, ja wymyśliłem, w ogóle powinienem się postarać o patent, bo ja wymyśliłem magnetowid, wiesz, ja miałem wtedy 7 lat i ja pamiętam, że ja marzyłem o tym, żeby mieć taki telewizor cudowny, że ja w tym telewizorze mówię tylko, co ja bym chciał zobaczyć i ten telewizor mi to puszcza i to po prostu był magnetowid, no. I nagle po tych kilkunastu latach to moje marzenie z dzieciństwa wczesnego się spełniło. Ja nie miałem dosyć. No zresztą pamiętasz, ja wypożyczałem po 3, 4, 5 filmów nawet i ja przyjeżdżałem do domu i oglądałem jeden za drugim ciurkiem. Tak, to było przekleństwo. Konsumpcja po prostu, no rozpasanie kompletne. O tobie można powiedzieć, że jesteś filmożercą. Byłem, teraz byłeś, już trochę tak. To, znaczy trochę się już nasyciłem, przejadłem się chyba trochę. A to ciekawe, że ja nigdy nie byłem filmożercą i bardzo często mnie pytają widzowie czy oglądający te moje komentarze na YouTubie, ile ja filmów dziennie oglądam, ile filmów tygodniowo czy miesięcznie. Inaczej oglądam. Podejrzewając, że po prostu ciągle oglądam filmy. Tymczasem tak nie jest. Ja nawet myślę, że oglądam mniej niż taki właśnie filmożerca. Nie.
Nie? No nie, bo czasami oglądasz seriale, to potrafisz siedzieć kciurkiem do Biarena. Tak, ja nie lubię czekać na następny odcinek tydzień. Doprowadza mnie to do szału i kojarzy mi się to z PRL-em. To znaczy właśnie wtedy człowiek był zdany na telewizję i musiał czekać tydzień na następny odcinek. Wcale mnie to nie bawiło. Ale jakie to było cudowne. No. Nie, właśnie mnie to nigdy nie bawiło, tak jak Maluch nigdy mi się nie wydawał dobrym samochodem. Pamiętasz jak Kobra była właśnie czasami w częściach, czwartek o 20. Była taka Kobra Szal z Kaliną Jędruśki. Ja to nawet niedawno obejrzałem, bo byłem bardzo tego ciekaw. Tam Kobra, czyli teatr telewizji. Kryminalny teatr telewizji. Jeszcze do tego to były kryminały. Sensacyjny, tak. I właśnie Szal był takim trzyodcinkowym teatrem, który po prostu przy drugim odcinku wyludniły się ulice i wszyscy siedzieli i to oglądali, a czytałem, że do telewizji przychodziły listy z pogróżkami, że jeżeli natychmiast nie zostanie powiedziane, kto zabił w tej Kobrze po drugiej części, to jeżeli to nie zostanie, to będą się działy straszne rzeczy i telewizja będzie podpalona i tak dalej, i tak dalej. No po prostu ludziom naprawdę zależało. No tak, a może to był żart jakiś. Nie wyobrażam sobie podpalenia. Przecież pamiętasz, jak ludzie pisali do telewizji w tamtych czasach? Oczywiście, nadal tak piszą, tylko teraz piszą w internecie komentarze. Dużo gorsze rzeczy piszą, dużo więcej piszą niż wtedy pisali, bo jednak wtedy trzeba było wyjść z domu, kupić kartkę, czy kopertę, iść na pocztę, kupić znaczek, nadać, a teraz się siada i pisze się w ciągu paru sekund, jak się nie ma komputera, to na komórce, co ślina... Na palce przyniesie, tak. Co do głowy, przez głowę przeleci, czasem kompletnie głupie jakieś uwagi, których człowiek potem powinien się wstydzić. Ale widzisz, bo teraz jeszcze powiedziałeś o czymś, co jest dosyć ważne. To o tym, że ty nie oglądasz tak filmów filmożerczo. Nie, bo ja muszę film, wiesz, tak poczuć. Ja muszę go sobie przepuścić przez siebie. To zajmuje czas. Powód jest taki, że to jest twój zawód w tej chwili. A trudno wykonywać zawód podczas godzin pracy i po pracy. No jednak potrzebny jest taki czas na luz. I ja to doskonale rozumiem, dlatego że jak wiesz, ja kiedyś właściwie czytałem non-stop i ja bez przerwy miałem książkę przyklejoną do ręki. Jak gdziekolwiek wyjeżdżaliśmy, to ja zawsze miałem po kilka książek i to był zawsze najcięższy element mojego bagażu. Natomiast od momentu, kiedy zacząłem pisać... I to różne książki. Najróżniejsze. Tak, niektóre takie, co ja się dziwiłem, że ty tak, je czytasz. Tak, ja naprawdę byłem takim, no... Bardzo taki wszechstronny. Książki rzeczywiście tak jak film pochłaniałem. Ale od momentu, kiedy zabrałem się za pisanie już zawodowo i zacząłem pisać, ja teraz już nie jestem w stanie czytać beletrystyki. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz przeczytałem książkę tak po prostu dla przyjemności. No czytam, jeżeli czytam, to czytam takie rzeczy, które są mi potrzebne do pracy. I ty tak samo masz z filmem. Ale z książką też tak mam. No ja wiem. Tylko ja interesownie czytam. No tak. Ale też przypomina mi się Zygmunt Kałużyński, który przecież pisał o filmach, ale nie tylko. No on kochał kino. On kochał kino, tylko że w domu nie miał ani telewizora. Miał tylko schowany pod łóżkiem. No, czyli jakby nie miał, bo nie używał go. Nie miał magnetowidu, też miał schowany, nierozpakowany. Czyli w domu nie miał dostępu do filmów. Nie. Ja go pytałem dlaczego, a on powiedział, że on nie chce mieć, bo jeżeli by miał możliwość oglądania filmów w domu, to by ciągle oglądał filmy i by zwariował. I on w domu dla siebie miał słuchanie muzyki. Ja wiem, ale... I to muzyki bardzo takiej zaawansowanej. Zygmunt kochał nie tyle filmy, co kino. On uwielbiał chodzić do kina, uwielbiał salę kinową, uwielbiał te widownie, i ekran, i ten moment, kiedy lew zaczynał ryczeć, to no wielokrotnie o tym mówił, że to był dla niego absolutny dreszcz rozkoszy. Ja myślę, że to też z tego wynikało, a poza tym Zygmunt nie lubił siedzieć w domu. No, no tak, bo traktował dom jako pracownię, tak. Ale też nie oglądał tych filmów w sposób filmożerczy, to znaczy jeden po drugim. Ja sobie zawsze przypominam takiego krytyka, który oglądał najwięcej filmów ze wszystkich i zapisywał wszystkie obejrzane filmy w takim kalendarzyku, notesiku i potem ten notesik wysłał do biura rekordów Guinnessa, żeby zapisali go jako człowieka, który zobaczył najwięcej filmów w życiu. I chyba nawet go zapisano i rzeczywiście on się znalazł w tej książce Guinnessa. Sądzę.
księdze Guinnessa, tak. Ja widziałem, jak on oglądał na festiwalu w Berlinie Zachodnim. Szybkie czytanie. Tak, to jest odpowiednik szybkiego czytania. On wchodził do sali kinowej. Straszne. Nie siadał, stawał w drzwiach tam przy kotarce, wyjmował ten notatnik, no i zaczynał się film, on notował, jaki to jest film, co to jest film. Po czym stał chwilę, oglądał, pisał swoje uwagi na temat pierwszych 10 minut tego filmu. Po czym widzę, że się łapie za klamkę i wychodzi. I ja mówię, zaraz, a gdzie ty idziesz? A on mówi, idę, bo w drugim kinie zaczynają następny film. Przerażający. I on w ten sposób obskakiwał kilkanaście filmów tego jednego dnia. No i szedł na rekord. No ale to jest oczywiste zaprzeczenie tego, czym jest oglądanie filmów dla mnie. Po co film powstaje? To jest to. Film powstaje po to, żebyś jednak spędził z tym filmem ten czas i jakoś się w niego wgłębił. A ja nawet uważam, że nie tylko spędził wtedy, kiedy go oglądasz, no tak, ale i przed. Nawet po. Przed, ale i przed, ale też czekając na to. Przygotowując się, ale po przede wszystkim, żebyś pozwolił wsiąknąć temu filmowi w ciebie, połączyć się z twoją wrażliwością. No tak, coś z tego, wiesz, to trochę tak jak podlewanie wodą kwiatka. No ten kwiatek musi mieć czas, żeby tę wodę korzeniami wciągnąć. Tak, jak z jedzeniem, no musisz, jak zjesz, no to musisz to strawić, bo nie możesz jeść bez przerwy. No bo nie może przelatywać przez siebie. No nie da rady, tylko, po prostu umrzesz z głodu wtedy. No tak. No, ale ja o tym temacie pomyślałem dzisiejszej rozmowy między innymi dlatego, że znalazłem ostatnio kilka seriali, bardzo dobrych, ja lubię science fiction, to są seriale science fiction, ale są naprawdę uczciwie fajnie zrobione, o których nie słyszałem, a to nie są seriale, które się pojawiły i mają pierwszy sezon, ale oni mają na przykład po 3 sezony. I to było dla mnie absolutne zaskoczenie. To pierwszy to jest Fundacja, Foundation, drugi to jest See, czyli Widzieć. Oba są na Apple TV bodajże. Jest jeszcze serial, o którym w ogóle nie wiedziałem nawet, że powstaje, War of the Worlds, czyli serialowa wersja hitu science fiction. Wojny Światów. Wojny Światów, najpierw z lat 60., a potem remake zrobiony przez Toma Cruise'a, już nie tak dobry. I nagle sobie zobaczyłem, że... A wcześniej Orson Welles jeszcze robił radiową. To była radiowa wersja i zresztą to było coś niesamowitego, bo ta radiowa wersja, on przełamał schemat, jakby stworzył zupełnie coś nowego, co potem się wielokrotnie na przykład w kinie sprawdzało, chociażby przy takich projektach jak Blair Witch Project, które udawały dokument i ludzie do końca ludzie nie wiedzieli. Się nabrali wtedy. Tak. On zrobił spektakl radiowy, czy można powiedzieć spektakl radiowy? Tak, taki teatr, u nas był teatr polskiego radia. Teatr amerykańskiego radia, który był zrobiony w ten sposób, że wygląda, jakby to były wiadomości. Tak, aktualne i na żywo nadawane. Typu ludzie, Marsjanie lądują, są już na Piątej Alei, zabijają ludzi, dezintegrują, krzyki. I ludzie autentycznie uwierzyli w to. Tak. Uwierzyli w to, że to się dzieje. Wybuchła panika w Stanach, ale najbardziej mi się podoba historia jednej pani, która była tak uzależniona od radia, że chociaż te wydarzenia teoretycznie działy się bardzo blisko niej, ona nie wyszła z domu, ponieważ nie chciała odejść od radia, a podobno działo się to 2 domy od niej. To absolutnie, to był genialny pomysł. Tak, tak. No właśnie na tym polega nowatorstwo, tak. że się wychyla głowę ze swojej epoki, ze swoich przyzwyczajeń i stara się spojrzeć przełamuje się schemat inaczej. Tak. Tak. No więc i teraz tak, ja zacząłem oglądać oczywiście te seriale z wielkim zainteresowaniem i ogromną przyjemnością, bo każdy z nich jest dobrze zrobiony po prostu. Jeszcze ale jest silos, ty mówisz tak, widziałem. Jakby te seriale absolutnie zapewniały ci ten rodzaj kontaktu ze sztuką filmową, jaką dawały dawniej filmy fabularne. I nawet mam wrażenie, no tak, ale mam wrażenie, że bardziej zaspokajają twoją potrzebę opowieści filmowej, seriale niż filmy teraz. Trochę tak, no bo filmy są, znaczy seriale są ciekawsze niż filmy aktualnie. Rzadko się zdarza, że jest film fabularny, który byłby bardziej nowatorski i ciekawszy niż serial. No ty do kina nie chodzisz, ty nawet nie wiesz, ja już nie pamiętasz. A kto chodzi do kina? Oczywiście nie byłem ani na Barbie, ani na Oppenheimerze,
bo nie lubię takiego przymusu, że trzeba iść to zobaczyć, poczekam, aż się te filmy trochę uleżą i sobie je pewnie wtedy zobaczę, nie? Ale też no i pewnie nie w kinie. Raczej nie w kinie. Rzadko mi się teraz zdarza. Ale to dziwi, bo przecież jak ty chodziłeś do kina, to lubiłeś chodzić na przykład ze względu na popcorn, który obowiązkowo jadłeś. Popcorn, jadłem popcorn obowiązkowo. Czasami go kupowałem, ale popcorn za bardzo nie lubię, ponieważ on strasznie mam wrażenie mnie tak nadymał. Także zawsze kupowałem. Zawsze nie, czasami kupowałem. Częściej kupowałem jakieś orzeszki, zdarzało mi się, że jakiś tacos nawet kupiłem. O, z tym serowym sosem śmierdzącym. To nie było dobre. Ale wiesz, no, ta epoka minęła. Ale teraz poczekaj, bo ja tak, właśnie znalazłem te seriale, zacząłem je oglądać z dużą przyjemnością. One mi dają to, czego chcę, to znaczy po prostu zapewniają mi bardzo satysfakcjonujące spędzenie wolnego czasu, odpoczynek, a jednocześnie, ponieważ to są i dystopijne, i futurystyczne, no jakoś tam napędzają myśli. Bo zawsze to najbardziej mnie interesowało w science fiction, to znaczy te wszystkie otwierające się możliwości, które nam się wydają obecnie niemożliwe. No i teraz tak. Najpierw to miałem takie myślenie, że och Boże, na pewno ciebie trzeba w to wciągnąć, żebyś to zobaczył i żebyś coś o tym nagrał. Potem miałem takie myślenie, kurczę, no takie fajne rzeczy, ludzie o tym nie wiedzą. Ale potem sobie pomyślałem, czy tak naprawdę oni muszą wiedzieć. Tak, czy nawet jeśli by wiedzieli, to znaleźliby czas i ochotę, żeby tak oglądać. Oraz jest nowa w tej chwili przeszkoda, polegająca na tym, że pada zawsze nieśmiertelne pytanie. A na czym to jest? Jeżeli jest odpowiedź na HBO albo Netflix, to jest prawdopodobne, że ten ktoś powie, no to muszę obejrzeć. Ale jeżeli jest odpowiedź, że to jest Apple TV Plus, to z reguły jest, o nie, jeszcze jeden abonament płacić? Dosyć, no tego nie mam, nie będę. Już wystarczy, że mam Netflixa, albo wystarczy, że mam to czy tamto. I te mniej ten Amazon Prime, czy Apple TV Plus, czy Sky Showtime teraz, to są takie platformy streamingowe, które są rzadziej używane i bardzo często pojawia się opór i ja muszę powiedzieć, że też już mam w sobie ten opór, że ile można kupować tych abonamentów na kolejne platformy. Ja właściwie czekam na moment, kiedy te platformy pojawią się na takim generatorze, wiesz, który będzie zawierał, że kupujesz jeden abonament, to są różne rodzaje abonamentu, powiedzmy w różnych kolorach, i jedną wtyczkę internetową masz do jednej platformy, na której możesz oglądać cały ten repertuar z różnych platform streamingowych, ponieważ to kupowanie oddzielnie doprowadza do tego, tak, że właśnie taki Apple TV Plus nie jest oglądalny powszechnie. Jest go za dużo. A Amazon już robi w ten sposób, że nawet pomimo tego, że masz abonament, to na Amazonie są filmy, za które musisz dodatkowo zapłacić, żeby je obejrzeć. I to jest też bardzo silne ograniczenie, bo to nawet już nie zawsze chodzi o pieniądze, chociaż o pieniądze chodzi. Ale też, że to jest już... Trudno to objąć. I tamto, a tu tego dnia ściągają, a tu innego, a tu taka formuła jest tego abonamentu, a tam inna, tu zniżka jakaś przychodzi i w pewnym momencie mówisz, basta, nie mam ochoty jeszcze mieć bólu głowy z powodu tych dostępu ale do tych platform. Popatrz teraz na to w inny sposób. Kiedyś było tak, że były pewne rzeczy, które człowiek kulturalny musiał znać. Na przykład Ulyssesa Jacksa. Chciałem musiał powiedzieć kupić. Ulyssesa. Wiesz co, to ja nie wiem, dlaczego ten Ulysses jest taki okropny do czytania. Nie wydawał mi się okropny. Okropny do czytania, nie jest znośnie. To taka alegoria, no ale tam... To w ogóle się nie da przeczytać. No nie wiem, ja poza, to czytam. Poza szaleńcami, którzy wiesz, lubią taką... Ja potrafiłem wszystko przeczytać, więc to czytałem, ale nie wiem, czy ja to dokończę. Ja szczerze mówiąc w ogóle nie pamiętam, o co tam chodziło. No właśnie. No niemniej jednak, były takie rzeczy, które no, człowiek inteligentny musiał znać. Nie? W swoim czasie były takie rzeczy też jakby lokalne, na przykład jeżeli jesteś patriotą, no to musisz znać Sienkiewicza i trylogię. Tak. Nie? Nie oczekiwałeś tego, że od Francuza, ale od Polaka. Ale to się dobrze tak, czytało absolutnie. Akurat. No, to się dobrze czytało, tak, ale Sienkiewicza. Dzisiaj ale na przykład nikt tego już nie czyta. Teraz był dzień czytania nad Niemnem, no, Elizy Orzeszkowej. Czytałem, tak. Hospicjum w Konstancinie, w przepięknym, wspaniałym miejscu, gdzie chorzy naprawdę mogą się cieszyć każdą chwilą i mogą także się przekonywać, że tych chwil będzie więcej niż myśleli. Więc to jest takie wbrew pozorom optymistyczne miejsce.
I tam czytaliśmy Nad Niemnem. Ja pierwszy raz czytałem po wielu, wielu latach i muszę ci powiedzieć, zawsze się mówiło, że Nad Niemnem, ojej, to opisy przyrody. I dzisiaj, jak czytaliśmy, tam są głównie opisy przyrody. One są tak drobiazgowe, że to jest nie do przeczytania. Ale zobacz, jaki, znaczy ja, to jest nie do przeczytania. To jest nie do przeczytania. Ale... To jest z drugiej strony podziw mój dla Orzeszkowej, że ona to wszystko dostrzegała. Wiesz, jak, wiesz? Czy ty wiesz, jak trudno dostrzec, jak dostrzec? Ale dostrzec opisać, możesz, te ale opisz to te w taki sposób, żeby jeżyny, na przykład żurawiny. Nie powtarzały słowa, żeby to już jakoś namalować wszystko, żebyś ty to zobaczył. Tak. Jest to coś absolutnie niewiarygodnego. Ale to jest Ulysses, to jest po prostu... Czyta się, to jest Hrazdienie Pamukam. Tak. Takie droga przez mękę. No więc to tylko, jeżeli to będziesz jakby zmuszony do tego, to przeczytasz tę książkę. Tak samo już ale jest teraz. Ale zaśniesz przy tym, wiesz, to nie sposób jest nie zasnąć. Dzieciaki w szkołach, bo jeżdżę. I ja bardzo lubiłem W pustyni, w puszczy. No, pamiętam tę książkę dobrze. Się dobrze czyta. Mama mi ją czytała, to była ostatnia książka, jaką mama mi przeczytała, bo już następne czytałem sam. Więc zapamiętałem dobrze to W pustyni, w puszczy. Naprawdę z wielką przyjemnością wysłuchałem wtedy tego maminego audio Buka. Dlaczego dzisiaj... już mama przestała czytać? Dlatego, że ty nie już, chciałeś, żeby nie, czytała? Nie, już zacząłem sam czytać. Czy się... powiedziała, dosyć stary chłopie, nie będę ci więcej czytała. Ja miałem czytała. Wtedy chyba 6 lat, no, albo stary w chłopie, pierwszej klasie i wtedy było tak, czytać? Że mama mi czytała codziennie. A i właśnie W pustyni i w puszczy to była ostatnia książka i ja pamiętam, że ja następnego dnia po tym, jak się skończyło W pustyni i w puszczy, wróciłem do domu po szkole, siedziałem sam i nagle mnie olśniło. I tak sobie myślałem, kurczę, no przecież, bo nie wiem, za bardzo miałem co robić w telewizji, było chyba tylko jakieś technikum rolnicze i ja nagle mnie tak właśnie mówię, tak, może przecież ja mogę sobie całą książkę przeczytać, bo już trochę sobie dawałem radę. I wziąłem z półki mamy książkę i to było naprawdę, ja wygrałem na loterii. Pierwsza książka, pierwsza lepsza książka, którą wziąłem z półki, to była Ania z Zielonego Wzgórza. I ja naprawdę, no dzięki temu, że na tę Anię trafiłem, ona była tak wciągająca i tak zajmująca, że ja pomimo tego, że dosyć trudno mi się czytało, to nie mogłem się od tego oderwać i przeczytałem tę książkę i od tego już momentu zacząłem sam czytać, więc tylko W pustyni, w puszczy zapamiętałem z racji na to, że to była ostatnia książka przeczytana przez mamę. Ale kiedy ja dzisiaj na temat W pustyni i w puszczy próbowałem parokrotnie rozmawiać w szkołach, kiedy miałem spotkanie z dzieciakami, to po prostu był jeden jęk, no nie chcę się tutaj wyrażać gorzej, po prostu absolutny odrzut tej książki. Dzieciaki czytać nie chcą. Nie chcą, nie są w stanie tego przez to przebrnąć. Ale dlaczego? Przecież to jest dobrze napisane. Wiesz co, myślę, że to już może jest... Może chodzi o to, że mówią język, murzynek. Nie, ten... widzisz, nie, skądże. Że niewłaściwe słowa są używane. Ale już daj spokój. To jest po prostu napisane w sposób staroświecki. To mi się wydaje, że to było ciekawie napisane, bo w tamtych czasach inaczej się do tego podchodziło. Dzisiaj ten język wydaje się jakiś dziwaczny. W ogóle nie ma tam słów, jest mnóstwo słów, których te dzieci nie rozumieją, a nie ma słów, które rozumieją. I no po prostu to się zestarzało. No i tyle. No, oczywiście się zestarzało. No ale wiesz, czytasz Kochanowskiego, dla nas też było to jakimś dziwnym językiem. No tak, pisane. No dobrze, ale wiesz, ja na przykład czytałem, kiedy się przygotowywałem do pisania Sanato, czytałem sobie różne rzeczy z dwudziestolecia, między innymi Mniszkówna. I jest taka jej czyli książka. Czyli autorka trendowata. Tak. Panicz bodajże to się nazywa. Tak, Panicz. Jest to coś niewiarygodnego. Ja tę książkę przeczytałem w zdumieniu takim nieustającym. W osłupieniu. Ta kobieta, to nie można powiedzieć, że to wiesz co było grafomańskie. Bo to jest po prostu symfonia. A już mówisz jak na jakichś kompletnych dudach. No naprawdę, to jest coś niewiarygodnego. Jak ona... Że zmysły wypełzły jej na wargi. Działał tak, że kreślił ósemki frazesów w towarzystwie. Ja naprawdę czytałem te pozornie to miało sens. Jak się temu człowiek przyjrzał, to sensu nie miało, ale to było tak jakby ktoś w ogóle z takim innym sposobem myślenia tworzył. A czytałeś teraz te najpopularniejsze książki dla młodych czytelniczek? No więc to jest, widzisz... Ach, gdzież to się ma, jak to się ma do Mniszkówny? To się w ogóle nie ma do Mniszkówny, bo ona przynajmniej tworzyła jakąś nową, dziwaczną, schizofreniczną jakość w tym, co robiła. Natomiast te produkcje, które teraz się pojawiają, no one są, no, są wielotysięcznych nakładach drukowanych. Tak, one są bardzo złe, no ale co z tego, no nic z tego nie zostanie. No. Ale czy musi zostać? Bo to jest właśnie, jeszcze takie pytanie. Czy to jest tak, że
No, my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak coś jest dobre, to potem trafia do muzeum. I w tym muzeum mamy taki przegląd z różnych epok najwybitniejszych rzeczy. Problem polega na tym, że my w tym muzeum nie mamy tego przeglądu, bo większa część zbiorów każdego muzeum jest schowana w piwnicach. One są od czasu do czasu tylko wyciągane, a najczęściej większość z nich w ogóle nigdy. Ale są robione wystawy czasowe po to, żeby przynajmniej pokazywać od czasu do czasu. Ale i tak wszystkiego nie pokazują. Tak, ale chodzi o to, że to trafiało do muzeum i tam było przetrzymywane jako takie dowody geniuszu ludzkiego, prawda? Mm-hmm. Na różnych etapach. Ale już jeśli idzie o tę sztukę, teraz jesteśmy w muzeum, nowoczesną, dwudziestowieczną, to już przecież sobie zawsze przypominam te rzeźby Hasiora. No, chciałem powiedzieć o chlebie, tak? O chlebie, no tak, bo on robił takie różne instalacje właściwie. Ze śmieci. Albo był taki zamach na chleb, to się nazywał czy jakoś tak, że był bochenek chleba i sztylet wbity i krew leciała z tego przekutego bochenka chleba. Ale to był prawdziwy chleb. No i był tam przytwierdzony do tej planszy i teraz tego typu dzieło nie nadaje się do muzeum, wbrew pozorom, bo ten prawdziwy chleb rozsycha się i w pewnym momencie... Jest zastępowany następnym. Ale to psujesz mi moją opowieść, bo w każdym razie ten chleb się rozsycha i przestaje... W ogóle odpadają kawałki, to przestaje mieć sens. Się, no. Ja pytałem tej dyrektorki wystawy, jak ona do tego podchodzi, czy oni to jakoś utwierdzają, czy jakimś klejem to sklejają, a ona mówi, nie, w nocy jak nikt nie widzi, podmieniamy bochenek na świeży. I to jest dla mnie symbol tej współczesnej sztuki, gdzie przestaje mieć znaczenie ten obiekt, a zaczyna mieć znaczenie właściwie tylko myśl, jakaś koncepcja, tak. A nie to, jak to zostało zrealizowane. To ja mówię o Hasiorze z XX wieku i on zresztą pytany wtedy, jak się ustosunkowuje do tego, że te jego produkty mają krótką życie. Nie obchodziło. On powiedział, że jego to nie interesuje, jego interesuje to, żeby za jego życia to... A co będzie po tym, jak on umrze, to dla niego nie ma znaczenia. Jedno, tak. No i to jest punktem wyjścia do naszego myślenia o XXI wieku, gdzie się na przykład przyzwyczailiśmy już, że robimy na okrągło zdjęcia, ale nie mamy tych zdjęć, żeby je wkleić do albumu. No możesz, jak chcesz, no, ale tak, nie ale mało czasu. Kto to robi. No, wiesz, to teoretycznie można, ale to jest anachronizm znaczy, właściwie. To nie jest anachronizm, bo nawet i możesz sobie pójść do Rossmana i sobie te zdjęcia zrobić odbitki możesz, od ręki. Tak, ale to nie będą takie odbitki, jak dawniej robili w zakładach fotograficznych. No, niedopracowanie masz na to wpływu, nie... No dobrze, będą jakieś tam odbitki, ale nieważne. Chodzi o to, że mało kto robi te odbitki, bo to raczej, wiesz, to tak jak ci, którzy się upierają, że na święta to jednak kartkę wyślą taką papierową, no tak, a nie maila. No ale to jest pewne pokolenie, które jeszcze tak czuje, natomiast następne pokolenie w ogóle nie potrzebuje tego. I teraz tak, no mamy te zdjęcia w formie elektronicznej, ale mamy tych katalogów i zdjęć tak dużo, a w tych katalogach wymieszane zdjęcia udane z nieudanymi, z przypadkowymi, ich jest tak dużo, że nie mamy czasu ich posegregować nawet i potem, jak już jest ich za dużo, obciążają nam tę komórkę, zmieniamy komórkę, to nagle się okazuje, że cały katalog przepadł. Bo wiesz, nie ma tych zdjęć. My już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale to jest taka klątwa człowieka, to jest jakaś taka ułomność pewna, a może to jest jakiś atawizm, a może to jest meander taki inteligencji, że my mamy to w genach, żeby konserwować i zbierać. Właśnie mam wrażenie, że przestajemy to mieć. Tak. Bo teraz tak, ja właśnie oglądając teraz te seriale, które mi się wydały takie ciekawe i taki byłem zdumiony, że ja o tym nie wiem w ogóle. No bo są na takiej platformie, która ma mało widzów. Pomyślałem sobie, że jeżeli, bo my cały czas mówimy perły z lamusa, no że w tym lamusie takie perły poukrywane i cenne rzeczy są, ale jeżeli my nawet
dobrych, atrakcyjnych rzeczy aktualnych nie jesteśmy w stanie zobaczyć i nie mamy czasu na to, żeby to skonsumować i pomijamy je, to jak możemy oczekiwać, że ktoś jeszcze dzisiaj będzie sięgał do lamusa i oglądał stare filmy, wyszukiwał, nie wiem, Thin Mena z Myrną Loy, ja bardzo lubię tę serię, ale nikt już tego nie wie. Nie, to nieprawda. To na tej samej zasadzie może ktoś chcieć, jak na przykład urządzając swoje mieszkanie, wiesza sobie na ścianie odbitki, jakieś reprodukcje obrazów, już nie mówię tam Michała Anioła, ale na przykład sztuki dwudziestowiecznej czy dziewiętnastowiecznej, nie wiem, Kandyńskiego, czy wiesz, ja wiem, ale Moneta, ale impresjonistę, ale i ludzie ciągle wieszają te stare rzeczy. Żeby sięgnąć po te stare rzeczy, ty musisz o nich wiedzieć. Nie musisz, dlatego że idziesz do sklepu. Pozwól mi dokończyć. Jeżeli nie wiesz o tym nawet, co na bieżąco powstaje, to jak możesz wiedzieć o tym, co było w lamusie? Ja rozumiem, że możesz iść do sklepu i zobaczysz, jakie reprodukcje są proponowane, ale to już nie będzie twój wybór, tylko to będzie wybór sklepu. Nie, to będzie twój wybór z tego, co wybrał sklep. A sklep wybrał 1% ze wszystkiego, co zostało namalowane i jest na pewno zachowane w dziedzictwie ludzkości. Na pewno i tak byś nie znał wszystkiego, nawet muzealnicy nie znają wszystkiego. I teraz pytanie, czy to jest potrzebne, żeby znać wszystko? Nie. No właśnie, to nie jest potrzebne, ale jest potrzebny. Potrzebni są tacy poławiacze pereł, jak myśmy byli z Zygmuntem Kałużyńskim. Albo jak jest Marek Teller, ten młody pisarz. Tak, który pisze teksty o dwudziestoleciu międzywojennym, o życiu artystycznym i nie tylko dwudziestolecia międzywojennego. Tak, tacy ludzie, którzy wykopują, to nie znaczy, że oni znowu wszystko wiedzą, ale oni pamiętają, znają pewne dróżki i wykopują i mówią, zobaczcie, to się wam może spodobać. Oni się tam mogą zajrzeć w tym. Z różnych powodów. Jak myśmy robili Perły z Lamusa z Zygmuntem, to my nie wybieraliśmy najwybitniejszych filmów. Nie robiliśmy takiej, wiesz, najlepsze filmy w historii kinematografii. Bo najciekawsze z takiego czy innego punktu widzenia. Nie, my innej definicji używaliśmy. Najbardziej kochane przez widzów. No tak, ale to był wybieg trochę. Nie, to nie był wybieg. To była koncepcja. Nie mieliście dostępu do wszystkich filmów. No nie mieliśmy, ale jednocześnie były takie cykle w telewizji, równolegle z naszym, na przykład Akademia Arcydzieł, czy coś takiego, gdzie były wybierane najlepsze. Także mieliśmy dostęp, ale myśmy chcieli zupełnie inaczej to zrobić, właśnie pokazać nie filmy przez filmoznawców, akademików uznane za najwybitniejsze, tylko takie filmy, które z jakichś powodów budziły niezwykłe emocje i jakąś niezwykłą, znalazły swoją drogę do serc widzów. Na przykład Zygmunt zawsze mówił, że on woli King Konga od Obywatela Kane. No i doskonale go rozumiem, ale wiesz, i Zygmunt, i ty, to jest to, co was wyróżniało i wyróżnia, że wy byliście w szalenie nowoczesny sposób myśleliście o tym wszystkim, bo nasz świat jest taki, że King Kong, jeżeli jest dobrze zrobiony, jest te samo wart, co film Bergmana dobrze zrobiony, bo po prostu one mają swoje kategorie, ale w tych nie ma jednego pełnego zbioru, jednego koła i w ramach, w środku koła są tylko i wyłącznie doskonałe rzeczy Ingmar Bergman, a wszystkie inne rzeczy jak King Kong są już gdzieś dalej. To jest dzieło. Dzieło może być atrakcyjne, mniej atrakcyjne, ale musi być dobre przede wszystkim. Tym, czym jest. I ja teraz się tylko zastanawiam, bo tak. Wiadomo, że do tego lamusa bardzo trudno będzie sięgnąć. W dodatku, w postępie geometrycznym przybywa nam wszystkiego, bo jednak kiedyś było tak, że różne rzeczy przepadały. Powstawały i znikały. Niszczyły się, albo właśnie ktoś je, nie wiem, kupował i miał je w domu i nikomu tego nie pokazywał, nie? Natomiast dzisiaj wszystko jest archiwizowane, wszystko jest digitalizowane, wszystko zachowujemy, łącznie z tym, że codziennie możemy sobie przejrzeć, cośmy jedli na śniadanie czy obiad, bo wiele osób fotografuje to, co je na talerzu, nie? Więc i ma to wszystko. Natomiast tej gigantycznej ilości informacji, która jeszcze w dodatku się powiększa, no to wszystko utonie. Nie. Jak to nie? Nie. Dlaczego tak myślisz? Dlatego, że jest pewna siła, która spowoduje, że to nie utonie, tyle, że będziemy wkrótce od niej całkowicie zależni. A, z AI. Tak, no AI, tak, sztuczna inteligencja, bo człowiek już nie jest w stanie w tym się rozeznać, ale sztuczna inteligencja świetnie No dobrze, ale to ona wtedy za ciebie będzie decydowała.
To jest w ogóle pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie intelektualne czy artystyczne już niedługo, bo to nie jest jakaś daleka przyszłość. To już jest bardzo blisko. Ja widzę, jak sztuczna inteligencja czy ChatGPT, jak on się zmienia z tygodnia na tydzień. Tak, tak. To się bo on cały czas zmienia odpowiedzi na dane pytania. Te to same pytania. Nie jest inteligencja. I coraz są... No tak, no to jest... To jest rodzaj bardzo zaawansowanej wyszukiwarki, która zaczyna już... Skrót taki, nazwa. Tak, ale ja trochę się buntuję, bo to jest fałszywe. No, a czym jest inteligencja ludzka? No, wiesz co, inteligencja ludzka... Czym się różni? Jest tutaj jeszcze ten aspekt takiego myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni. No, myślisz, że AI nie będzie miał abstrakcyjnego myślenia? Wiesz co, jeżeli... Przecież to jest... Będzie... AI stoi na języku zero-jedynkowym, prawda? No. Który jest językiem komputerów. Tak. I który jest najbardziej abstrakcyjnym językiem, jaki może być. Tak, ale pamiętaj, że człowiek jakby jego inteligencja i to, jak on postrzega świat, jest zbudowane z różnych jego doświadczeń osobistych i czasami człowiek widzi związek między dwoma punktami absolutnie nielogicznie powiązanymi z racji na to, że czegoś doświadczył. Czyli poczekaj, pozwól mi dokończyć. Pozwalam, czyli na przykład, tak nabieram mowy. Czyli na przykład podczas pierwszego stosunku seksualnego pachniały pomarańcze. I człowiek, ten człowiek pamięta już, że zapach pomarańczy sugeruje mu seks. To przeczytałeś w książce, czy tobie się tak... Nie, mi się tak nie daje. No po prostu mówię o tym, jak się dzieje. A nie? Jestem ciekaw. Ale ty jesteś, cały życie jesteś ciekaw. I teraz sztuczna inteligencja takiego doświadczenia mieć nigdy nie będzie. Nie, nie wiadomo. Myślę, że słuchaj, nie. Słuchaj, przede wszystkim, czy wiesz, jak jest zbudowany mózg? Czy tam są jakieś miejsce, czy tam jest miejsce na jakąś magię, na nie, mrok? No, oczywiście, że tam nie. Są, ale my tak naprawdę do końca nie wiemy, jak mózg funkcjonuje, bo cały czas jeszcze to jest niepoznane. Jasne, ale to, co już poznaliśmy, to już wiemy, że to są określone bodźce, reakcje na konkretne na energię, która tam się pojawia, jest przewodzona, prawda? No dobrze, ale ja nie chcę się mądrzyć, bo nie znam się na tym bardzo dobrze, ale jedno jest pewne, że to są całkiem realne, fizyczne procesy. Tak. Znaczy, ja jestem tego bardzo ciekaw, nie boję się zupełnie AI i nie mam absolutnie lęku, jestem bardzo zaintrygowany. Myślę, że obawiam się, że może to doprowadzić do przewrotu społecznego. Bo na przykład ludzie, którzy teraz próbują zajmować się sztuką, są grafikami użytkowymi. Aktorzy, którzy strajkują z tego powodu. No już. Bo się tego boją, oczywiście. To będzie, to jest nieuniknione, no przepadną. To dotyczy też dziennikarzy, myślę, przynajmniej... Przepadną wszyscy przeciętni. Ponieważ... To jest okropne, że to, bo to jest wartościujące, mówią przeciętni. Ci, którzy nie wychodzą poza... Tak, poza tylko skala talentu jest, nie jest, też nie jest jakby jeden wzorzec, nie? Może być talent taki, może być talent taki. I w ramach tego mniejszego talentu człowiek się realizuje i ma szansę w tej chwili, żeby to robić. Ja ci powiem, co myślę, co mam na myśli, mówiąc przeciętny. Jeżeli na przykład dzwoni do mnie ktoś i próbuje coś mi sprzedać albo rozmawia ze mną, bo pyta mnie o coś, no z tym tego tak zwanego telemarketingu. I ja się orientuję, że ta osoba nie mówi z głowy, tylko odczytuje mi pytania z pewnego manualu, czyli takiego zapisu, w którym jest w postaci drabinki kolejnych pytań, które się odhacza, no pewien proces przeprowadzenia takiej rozmowy. I ja zwykle bardzo się tym denerwuję w chwili, gdy orientuję się, że to jest właśnie w mechaniczny sposób odczytywane i zawsze mówię tej pani czy temu panu, że pan czy pani zostaniecie w pierwszej kolejności zlikwidowani przez sztuczną inteligencję, dlatego, że już się zachowujecie jak sztuczna inteligencja, tylko jesteście od niej głupsi. Ponieważ macie mniejszą wiedzę niż sztuczna inteligencja, a jednocześnie nie ma w tej waszej robocie żadnego miejsca na ludzką inteligencję, no to teraz mi powiedz, na połączenie faktów. Co ci ludzie i ja ich nazywam przeciętnymi. Dobra. I to są ludzie, którzy będą ofiarami, pierwszymi ofiarami. I co się ofiarami z nimi stanie, jak myślisz? No nie wiem, albo będą musieli się przekwalifikować. No nie wiem, no na przykład na pracowników obsługujących sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy ona będzie potrzebowała. Będzie potrzebowała.
próbowała odkurzania, może tak, wbijania ciągle nowych informacji, ona sama te konserwowania, no wiesz, to jednak oparte będzie na maszynach, te maszyny trzeba konserwować, uzupełniać, no nie wiem, wielu rzeczy nie jestem w stanie w tej chwili przewidzieć, ale to będzie nowe pole do działania. Tak jak kiedy komórki były wprowadzane i taką opcją, w którą właściwie twórcy tak specjalnie nie wierzyli, ale ponieważ było możliwe, to dołączyli, były wysyłane wiadomości tekstowych. I nagle się okazało, że w pewnym momencie wysyłanie SMS-ów, wiadomości tekstowych przez komórki stało się częstsze niż dzwonienie i rozmawianie. Nie? Ale no tego w ogóle nikt nie przewidział. Tak. I teraz to, co się wydarzy... Wiesz, dlaczego tak się nie, absolutnie... No. No, dlatego, że jak przychodzi wiadomość tekstowa, to ona może w każdej chwili do ciebie przyjść, no tak. A ty odpowiesz na nią wtedy, kiedy masz czas. Jeśli dzwoni telefon, to ty musisz go odebrać kiedy on dzwoni i ja zawsze mam takie powiedzenie, że telefon zawsze dzwoni w niewłaściwym momencie. Czyli na 10 przypadków, w 9 przypadkach komplikuje mi życie. Akurat teraz rozmawiam, albo akurat teraz prowadzę samochód, albo akurat teraz idę po ulicą i nie mogę rozmawiać. W związku z tym telefon jest po prostu anachronicznym moim... rozmowa telefoniczna, ale anachronicznym rodzajem kontaktu. Zaciemniasz temat, bo ja rozumiem, że się chciałeś podzielić tym spostrzeżeniem. No, ale jak krótko się podzieliłem. No dobrze. Niemniej jednak to, co wiemy na pewno, to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak się to zakończy. Ja osobiście, jeżeli miałbym tutaj takie już się robić wycieczki futurystyczne, jestem przekonany, że doprowadzi to do ograniczenia populacji ludzi, bo nie będzie innej opcji. Ludzi będzie na świecie mniej, ale będą mieli łatwiejsze życie. Ale w jaki sposób będzie mniej? Czy będzie się ich wybijać? Nie sądzę, żeby to było konieczne. To jest tak samo jak z mięsem, jedzeniem mięsa, bo pamiętam, jak ty mi mówiłeś, to mnie tak trochę rozbawiło, a trochę mnie zlitowało, że jak tam coś się pojawiło u ciebie chyba na Facebooku, napisałeś a propos jedzenia mięsa, to jak ktoś tam ci napisał, a ja będę jadł mięsko, dzisiaj będę jadł świnkę, jutro będę jadł krówkę i tak dalej. I tak dalej. I to było, ten komentarz był komiczny, bo oczywiście na dzisiaj możecie tak robić, możecie jeść mięso, ale to mięso po prostu będzie się stawało coraz droższe i w pewnym momencie... I gorsze. Nawet gorsze, nie gorsze, no może i lepsze. Może jest gorsze, bo jest przemysłowo produkowane. Może będzie i lepsze. Nie tylko kosztem życia tych zwierząt i tortur, jakie przechodzą w ciągu życia, po to, żebyśmy mogli je zjeść, ale także są gorsze jakościowo, bo są chemicznie podtrzymywane przy życiu, antybiotyki i tak dalej. Są toksyczne dla oczywiście. Nas. My możemy teraz tak odwoływać się do empatii i mówić, że zwierzęta cierpią i tak dalej, no ale to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że po prostu wyhodowanie krowy, którą się raz zabije i zje, to jest proces, który trwa tak długo, że gdyby te wszystkie środki, które są zaangażowane w wyhodowanie tej jednej krowy, wpakować w ludzi, to dużo więcej osób by się wyżywiło i dużo dłużej i w dużo łatwiejszy i mniej toksyczny dla naszego świata sposób, nie? Więc ja jestem przekonany, że mięso po prostu będzie nadal dostępne i nikt nie powie, że nie wolno jeść mięsa, ale ono będzie coraz droższe i ludzie będą z tego rezygnowali sami. Tym bardziej, że będą mieli alternatywę, bo na razie te wszystkie mięso podobne, powiedzmy, produkty są drogie, ale one będą coraz tańsze. Ale to Beyond Meat, co zrobiłeś wczoraj, kotlety, to były pyszne. Tak, kotlety mielone on robi z Beyond Meat, czyli z niemięsa, bo to nie jest mięso. No to ponad mięso, powiedzmy. To jest ponad mięso. Beyond Meat. Tak, ale to jest po prostu dużo lepsze od mięsa. To jest smaczne, tak. Tak. I ja myślę, że tak samo będzie niestety z posiadaniem dzieci. Że po prostu ludzie będą w takiej sytuacji, że nie będą chcieli tu dzieci mieć. I my to już widzimy. I co, i będą Beyond Children robione w laboratoriach? To się już w tej chwili dzieje. Co masz teraz w Polsce? Zmniejszenie populacji i zmniejszenie przyrostu naturalnego. Ludzie nie chcą mieć już dzieci tak w takim stopniu, jak chcieli kiedyś. Kiedyś posiadanie... Jest to bardzo uogólniasz, bo ja widzę na ulicy bardzo często wielodzietne rodziny, które chcą bardzo mieć dzieci i są już szczęśliwi, że mają. Ale oczywiście, że taki będą nie mieli, ale wiesz doskonale, że spada. No i w tej chwili jest dużo mniejszy przyrost naturalny w Polsce i w ogóle na świecie, szczególnie w tych krajach zaawansowanych. To powiedział, to ja bym to ujął tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy albo nie chcą mieć dzieci, albo decydują się tylko na jedno dziecko. To wynika z tego, że tak. No po pierwsze, życie dużo więcej ma do zaoferowania niż miało kiedyś. Kiedyś posiadanie dzieci, tak, musiałeś mieć dużo dzieci, bo po pierwsze
połowa przeżywała. Nie tylko. Połowa, no ale nie wiedziałeś, no, ile umrze. W XIX wieku, no to no wiesz, tak. No to. Poza tym jako dzieci były... dzieci umierały. Dzieci były, tak, dzieci były dla ciebie też taką polisą ubezpieczeniową, bo wiedziałeś, że te dzieci będą pracowały, że będą zapewniać ci spokój, na starość, tak. Dostatek być może, a przynajmniej no, uratują cię jakoś. Tak. No plus przekazywanie tego, co się miało dalej i tak dalej. Tak. Natomiast my teraz już te wszystkie rzeczy przestają mieć znaczenie. I teraz jakby życie oferuje więcej samo. Ale dlaczego mówisz, że to przestało mieć znaczenie? No, przestało mieć znaczenie, że jak człowiek jest stary, to szuka jakiejś opieki. Ale nie i jego dzieci są już. No, naturalną myślą. Zobowiązane do tego, żeby się nim zająć. No właśnie, szukałem słowa, ale pierwsza myśl jest taka, że no, że to jest, wiesz, dzieci są częścią ciebie jakby, więc szukasz w nich jakiejś opieki i jakiejś równowagi, ale że oczywiście. Ty dałeś dziecku coś, no to potem dziecko tobie oddaje ja coś. Ja tego nie wartościuję. Że ale oczywiście to nie zawsze się dzieje. Ale też nie sądzę, żebyś miał rację, że to dla ludzi nie ma znaczenia. Ale to, znaczy to ma znaczenie dla ludzi, ale na przykład już też się pojawiają takie przesłanki ekonomiczne. No, posiadanie dziecka, wychowanie go jest to po prostu ogromny wysiłek. Jeżeli człowiek nie jest w stanie kupić mieszkania, to jak ma jeszcze sobie, wynajmuje mieszkanie, za które płaci połowę pensji, jak dobrze pójdzie, to jak ma teraz jeszcze wygospodarować pieniądze, żeby utrzymać następnego człowieka, który wymaga ogromnych nakładów finansowych. I ja myślę, że ten właśnie, ta droga będzie to taki miękki sposób do ograniczenia populacji ludzi na świecie. Ja nie wiem, ale mam takie wrażenie, że ty mówisz jednym tchem i w podobny sposób o zmniejszeniu populacji krów na świecie i o zmniejszeniu populacji dzieci. No trochę tak, no. Ale ja myślę, staram się myśleć tak, jak może myśleć sztuczna inteligencja. A to akurat nie jest głupie, co mówisz. No bo sztuczna inteligencja będzie racjonalna. Przede wszystkim. No nie może być nieracjonalna, chyba że zwariuje. Bo myśli abstrakcyjnie właśnie. No. Czyli nie ma uczuć w tym myśleniu. Myślenie empatii. Abstrakcyjne to jest myślenie, tak. To jest myślenie matematyczne. Tak, tak. I tam nie ma miejsca na emocje. No więc ja myślę, no, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. To będzie bardzo ciekawe i ja myślę, że nawet mamy szansę, żeby zobaczyć, bo to, co się dalej wydarzy, bo to po prostu dzieje się w takim tempie i przyspiesza z każdą chwilą. Dobrze, ale teraz jeszcze wracając do tego, od czego wyszliśmy. Ile my już rozmawiamy? Czy to już nie powinniśmy kończyć? Na zegar zastanawiaj się, nie, no, ile ci ludzi. Zostało w głowie jeszcze do powiedzenia. Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałem poruszyć. Porusz. Poruszę go. Poruszaj teraz. A propos dzieł sztuki, które są warte tego, żeby je konsumować, ale nie mamy wielkich możliwości, żeby je konsumować. To jest teatr i spektakle teatralne. No, ciekawe. To twoja działka. Moja działka też. Ja pamiętam, że kiedy szczególnie zajmowałem się, nie wiem, dwudziestoleciem, pisałem o i czytałem o różnych aktorach i aktorkach, no bo Poczet Królowych Polskich to jest świetna książka, Marcina, koniecznie przeczytajcie. Poczet Królowych Polskich. To nie jest książka o królowych polskich, czyli o królach i królowych, tylko to jest taka saga rodu Forsythów trochę, to czyli o trzech pokoleniach jednej rodziny. Żydówka polska, komunistka polska i przyjaciółka geja. Tak, ale wszystkie mają nazwisko król. No bo są królowymi, tak. No niemniej jednak, kiedy czytałem już o tym... Był taki film Matka Królów, ona też miała nazwisko król. Tak, i oni wszyscy mieli król. Dokładnie, i to jest trochę na tej zasadzie. Ja czytałem na przykład o spektaklach, w których występowała Mieczysława Ćwiklińska i ja nie mogę tego odżałować, że ja nie mam szansy, żeby to zobaczyć. Albo... To ja widziałem. No wiem, ale nie widziałeś tych, kiedy ona była w największym uderzeniu, nie, kiedy grała w farsach. Nie, końcówkę się zajęła. Teatr letni i tak dalej. Albo na przykład koncerty. To, że ja nigdy nie będę mógł zobaczyć koncertu Filipinek i mojej mamy na scenie. No to namów mamy, żeby zaśpiewała. I to jest coś takiego, co budzi mój ogromny żal, ale z drugiej strony, czy dzięki temu to wszystko nie staje się wartościowsze bardziej, że nie można tego sobie odświeżyć. W twoim wymiarze tak, ale dla ciebie, w twojej perspektywie, ale w perspektywie innych ludzi to może się wydawać bezwartościowe. Bezwartościowe. Zupełnie.
No widzisz, to, w każdym razie no, o tym sobie myślę, że to, co się działo w teatrze, kiedy naprawdę doświadczałeś, ty widziałeś te spektakle, których większość z nas nie widziała. No, ja przede wszystkim widziałem Swinarskiego, no. Noc listopada Wołwajdy, Umarło, klasę Kantora, widziałem premierowe spektakle. No właśnie. I zresztą uważam się za szczęściarza. Uważam, że mój rocznik jest fantastycznym rocznikiem, bo pozwolił mi być okrakiem trochę w różnych epokach, w różnych Polskach, a jednocześnie moja wczesna, znaczy taka młodość, young adult, wypadła w momencie, kiedy rozkwitał polski teatr i był naprawdę jednym z najlepszych, najnowocześniejszych teatrów na świecie. I ja się wtedy nim interesowałem i wtedy nawet miałem okazję z niektórymi teatrami jako taki opiekun teatrów z ramienia Pagartu jeździć w świat i obserwować ich zwycięstwa i widzieć, jak wręczają Grand Prix polskim twórcom. To jest moje szczęście. Ty się z nikim nie podzielisz. Bo mogę ci opowiadać, ale ty nie chcesz słuchać tego. Ale, bo już to słyszałem. Tak, ciągle mówisz, że już słyszałeś, ale ja zawsze dodaję jakieś elementy. No tak, ale ja nie chcę wymyślonych elementów, tylko wolałbym prawdziwe. To nie są wymyślone, one mi się przypominają. Ale nawet widzisz, AI nie odtworzy tego. Nie. Nie odtworzy tego. Nie pokaże ci Umarłej klasy. A tego nie jestem pewien. Bo jeśli byłaby możliwość odtworzenia czegoś, stworzenia czegoś, ale no to będzie coś innego, to będzie odtworzenie, a nie to konkretne przedstawienie. Ale jeżeli na przykład Umarłą klasę ja widziałem 3 razy w życiu. Raz widziałem w Krakowie, raz widziałem w Warszawie i raz widziałem w Nowym Jorku. I za każdym razem to było inne przedstawienie. Znaczy, to niby była ta sama Umarła klasa, ale różniło się wieloma szczegółami, a jeszcze w trakcie tego chodził sam Kantor, tak, wiesz, dyrygował wszystkim i on też miał trochę inne czasem podejście, inne gesty, inne rytmy wyznaczał i tak dalej. Więc ja wiem już z tego, że nie ma czegoś takiego jak jedna Umarła klasa. No ona jest zarejestrowana zresztą. No. Przez Wajdę, bo Wajda zrobił dokumentację i realizację, sfilmował Umarłą klasę. No ale to też jest filmowanie tylko jednego to się robi płaskie. Spektaklu, w dodatku film to nie teatr. Ale ja sobie wyobrażam trójwymiarowe odwzorowanie, bo to przecież jest za chwilę w zasięgu naszym. Czyli my możemy wejść w to przedstawienie, jeśli koncert, wiesz, aby może być trójwymiarowy, to i Umarła klasa też może być. I wtedy nie mamy tego ograniczenia dwuwymiarowości filmu. Ale i też nie miałbym problemu z tym, że to będzie trochę inaczej niż ja zapamiętałem, bo wiesz, Wajda sfilmował inne przedstawienie, ja w Nowym Jorku widziałem inne, w Warszawie inne, w Krakowie inne, a to byłoby jeszcze inne. I dopuszczam tę możliwość, ponieważ teatr ma to do siebie, że on się dzieje tylko w danej chwili, on zależy nie tylko od aktorów, ale także od publiczności, od tego, kto siedzi po drugiej stronie i jaką emanację przekazuje, wiesz, jakie prądy, jaką energię, to wpływa na aktorów. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak dwa takie same przedstawienia teatralne. Jeśli się o tym wie, jeśli się to pamięta, to też jest inne oczekiwanie do takiego odtworzenia, wobec takiego odtworzenia teatru i z góry musi być zgoda na to, że to nie będzie dokładnie tak, jak zapamiętałeś. Tak jest. Co, koniec? Znaczy ja się tak zastanawiam, czy oczywiście to może być możliwe, że AI ci odtworzy to w jakiś sposób i ci umożliwi to przeżycie, tylko czy będzie jeszcze sens, żeby wracać do tego, co było, bo otworzą nam się takie nieskończone pokłady nowych doznań i możliwości, że myślę, że już nikt się nie będzie oglądał. Tak, jeżeli zrezygnujemy z hasła wszystko dla wszystkich, no to hasło świetne było w komunizmie na przykład, ale ono jest już zabójcze w tej chwili. Nie może być wszystko i nie dla wszystkich. No tak, ale to... Będzie wybór, z wszystkiego będzie wybór i będzie wybór po drugiej stronie, to znaczy nie dla wszystkich, tylko dla niektórych. Ja się obawiam, że ten wybór będzie dokonywany bez twojej woli, bo na przykład właśnie algorytm będzie analizował ciebie i podsuwał ci takie rzeczy, które on uzna, że będą ciebie interesowały, a niekoniecznie ty sam. Ale cały czas pozostaje nadzieja,
że możesz manipulować algorytmem. No teoretycznie tak, tylko czy będziesz miał ten umiejętność tego w pewnym Słuchaj, momencie? Jeżeli nami politycy w tej chwili manipulują, to co, my nie będziemy umieli manipulować sztuczną inteligencją? Nie, myślę, że sztuczna inteligencja będzie inteligentniejsza od nas, szczególnie od wyborców. Nie, dlatego, że jeżeli ma zero-jedynkowe odpowiedzi, a ty będziesz kłamał, na przykład sztuczna inteligencja chyba nie zna pojęcia kłamstwa. No nie, bo sama kłamie. Nie, ale ona nieświadomie kłamie, ale świadomego kłamstwa. Na tym manipulacja polega przecież, że świadomie wprowadzasz w błąd. No, oczywiście. Świadomie na przykład sztucznej inteligencji dajesz fałszywe dane. I w ten sposób możesz manipulować tym. Nie, no oczywiście, bo gdybyś sztuczną inteligencję zmodyfikował tak, że jako kodeks dałbyś jej Biblię, to byś stworzył po prostu jakąś fanatyczną siłę, która by cały świat próbowała dopasować do wymyślonych reguł religijnych. A jeszcze jakbyś dorzucił Koran i tak, no to Pisma byśmy Buddy. Sobie stworzyli piekło wtedy na ziemi. No. To, które to notabene mamy w niektórych miejscach krajach, tak. I w niektórych krajach. Tak jest, tak jest. Znaczy to tylko, czego mi w tym wszystkim brak, aczkolwiek no to jest utopia już. To, że my kiedyś konsumując te same dzieła, lepsze lub gorsze, ale wszyscy je znali, budowaliśmy sobie taką platformę porozumienia, która sprawiała, że odnajdując się, mieliśmy wspólne fundamenty. Byliśmy ukształtowani przez te same rzeczy, w związku z czym porozumienie było dużo pełniejsze, możliwe. Natomiast w tej chwili to porozumienie między ludźmi będzie bardzo mocno ograniczone, bo po prostu każdy będzie żył w innym wszechświecie. I będzie jeszcze łatwiej nas podzielić. A jeśli jesteśmy podzieleni, to będzie łatwiej nami rządzić, z tym, że już nie będzie nami rządził ten czy inny prezes, tylko sztuczna inteligencja. Może będzie dobrze. Zobaczymy. A te kotlety zostały jeszcze z wczoraj? No, może zostały i zobaczyć. Bo jestem głodny. Okej. Okay. Beyond Meat. Dzięki, trzymajcie się. To był pomidor. Phew.